Nie przepychał się, raczej dreptał w rytm nadawany przez otaczającego osoby. Nałożył czapkę głęboko na czoło, podniósł kołnierz i starał się nie wyróżniać od innych. Zaczął schodzić po drewnianych schodach, nie zwracał uwagi na pchnięcia, warkot okrzyków, którymi milicjanci usiłowali dodatkowo przestraszyć wypychanych. Gnoje, skurwysyny, syny, dostaniecie w dupę, brać ich. Wtedy zobaczył ją przed sobą. Przede wszystkim zwrócił uwagę na dżinsową bluzę, takich nie było nawet w peweksach. A potem zdał sobie sprawę, że jest drobna, niewysoka. Kiedy zeszła stopień niżej, zobaczył, że ma śliczną hinduską spódnicę. Wszystko razem takie ładne, w dobrym guście i stylu. Włosy opadały jej aż na plecy. Zatrzymała się, jakby nie wiedziała, czy zrobić następny krok. Poniżej było już więcej milicjantów i tajniaków niż tych, którzy usiłowali wydostać się poza wąskie gardło korytarza. Rozległy się krzyki, odgłosy, uderzeń, pałkami. Skupił się na widoku jej dłoni, mocno zaciśniętej na poręczy schodów. Tak mocno, że palce pokryły się plamami bieli. Wydawało się, że ma zamiar tak tkwić. Podczas gdy inni mijali ją i schodzili coraz niżej. Zrównał się z nią i spojrzał jej w twarz. Była taka, jaką mógł sobie wyobrazić patrząc na jej plecy: delikatna, z filigranowymi liniami nosa, brwi, z proporcjonalnym rysunkiem ust, z nadmiernie rozszerzonymi oczami, drgającymi policzkami, wpatrzona w sceny poniżej, jak zamarłe zwierzątko. W porównaniu z nią poczuł się rosły, wysoki, silny. Położył dłoń na jej ręce wczepionej w poręcz. Chodź, nie możemy tu zostać powiedział prawie do ucha, nie podnosząc głosu, przyjmując instynktownie pozę opiekuna i wybawiciela. W końcu oderwała rękę z oparcia, otoczył ją ramieniem i zaczął sprowadzać niżej.